Czy wiesz, że ponad 65% ludzi najlepiej uczy się za pomocą obrazków oraz kolorów? Jeśli również należy do tej grupy ludzi, to najprawdopodobniej spodoba Ci się seria w obrazkach, gdzie możemy uczyć się aż 8 języków obcych metodą wizualną. Teraz można zadać by pytanie, na czym polega nauka metodą wizualną? Polega ona mniej więcej na tym, że uczymy się za pomocą skojarzeń. Łatwo możesz zapamiętywać nowe słówka oraz te słówka, z którymi masz problem od dawna. W skrócie działa to tak. Widzisz jakiś obrazek z podpisem w języku obcym, z polskim tłumaczeniem oraz wymową i po prostu zapamiętujesz. Do tego zawsze oczywiście jest obrazek i właśnie ten obrazek pomaga w Twojej nauce. W taki sposób tworzysz skojarzenia i voilà, Twoja nauka idzie o wiele efektywniej. W każdym kursie znajdziesz nie tylko same słownictwo przedstawione wizualnie, ale i również wyjaśnienia fonetyczne czy też liczne zadania sprawdzające opanowanie słownictwa z książki. Znajdziesz też podstawy gramatyczne, które pozwalają wykorzystywać poznane słówko z książki od razu w praktyce. Brzmi świetnie? Bo tak jest! W taki sposób możesz uczyć się aż 8 języków obcych, w tym nawet języków azjatyckich, takich jak przykładowo japoński czy też koreański. Książki są przeznaczone do nauki podstaw, to jest poziom A1, A2, ale nawet jeśli masz wyższy poziom, to możesz sprawdzić, czy wszystko już wiesz i opcjonalnie możesz również nadrobić braki. Możesz zaznaczać przykładowo ołówkiem słówka, które już znasz i po prostu iść dalej. W każdym kursie znajdziesz 1000 najważniejszych słówek, czyli przy każdym z nich jest jeden obrazek, który ułatwi Twoją naukę. Te obrazki pojawiają się również w niektórych ćwiczeniach sprawdzających Twoją znajomość słówek. Warto zwrócić uwagę, że przy językach takich jak hiszpański, włoski czy też niemiecki od razu mamy również zaznaczony rodzajnik. Tutaj mniej więcej nie musimy się już zastanawiać, czy dane słówko jest rodzaju męskiego, żeńskiego czy też nijakiego oraz po prostu jaki jest do tego rodzajnik, co przykładowo przy języku włoskim na samym początku nauki może sprawić trudność. W przypadku języka angielskiego w serii w obrazkach znajdziemy trzy książki, które nauczają metodą wizualną. To jest angielski w obrazkach, słownik w obrazkach, angielski kurs podstawowy. Nauka z obrazkami nigdy nie jest nudna, więc warto wypróbować, jeśli tylko masz czas. Angielski kurs podstawowy to kurs, w którym możesz się nauczyć języka angielskiego na poziomie od A2 do B1 i oprócz nauki słownictwa oraz gramatyki, wraz z głównymi bohaterami tej książki poznajesz ciekawostki kulturowe, takie, które mogą Cię zaskoczyć, jeśli wyjedziesz za granicę. W tej książce dodatkowo znajdziesz mapy myśli, które są kolejnym sposobem nauki słownictwa dla wzrokowców. Tutaj wizualnie zostały przedstawione nawet zasady gramatyki, więc ta nauka pomoże nawet tym, dla których gramatyka jest zawsze piętą Achillesa. Należy wspomnieć, że nauka metodą wizualną może się sprawdzić nie tylko wtedy, kiedy jest się wzrokowcem, bo przykładowo przedstawienie gramatyki wizualnie może być przydatne również dla kinestetyków oraz słuchowców. Dla wyjaśnienia, kinestetycy uczą się za pomocą ruchu, a słuchowcy poprzez wszystko to, co wiąże się z dźwiękiem. W słowniku obrazkowym poznasz natomiast ponad 4000 słówek z 15 rozdziałów tematycznych, takich jak dom, szkoła czy też praca. Z racji tego, że jest to słownik, to nie ma tutaj zadań, ale słownictwo z tej książki przyda Ci się podczas codziennej rozmowy w języku angielskim, więc warto mieć tę książkę na swojej półce. Za jej pomocą nauczysz się nie tylko podstaw, ale i poziomu trochę bardziej zaawansowanego, dlatego ta książka sprawdzi się świetnie przykładowo podczas przygotowywania do matury czy też innych egzaminów z języka angielskiego. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda Wasza nauka słownictwa. Czy jesteście wzrokowcami i podoba się Wam nauka za pomocą kursów obrazkowych? W każdym razie, do zobaczenia w następnym filmiku i miłej nauki języków obcych!